proszę o uwagę. W imieniu Stowarzyszenia Senacki Nurt Konserwatywny jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, który... któremu serdecznie dziękujemy za odpowiedzenie pozytywne na nasze zaproszenie. Dzisiejsze spotkanie będzie miało trzy punkty. Pierwszy to jest wykład pana redaktora skierowany do nas. Druga część to będzie część, gdzie będą mogli Państwo zadawać pytania panu redaktorowi. Trzecia część natomiast to jest zakup książek, które pan redaktor tutaj ze sobą przywiózł, które sam opublikował, napisał i dzieli się z nami swoją wiedzą. Chciałem przede wszystkim też powitać gości, którzy przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie. Są to osoby z Brzozowskiego Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny. Witam w imieniu naszego stowarzyszenia, prezesa tego stowarzyszenia, pana Jacka Janasa. Jednocześnie dziękuję mu za pomoc w organizacji tego dzisiejszego wydarzenia, bo podjęliśmy współpracę właśnie przy organizacji dzisiejszego spotkania. Witam prezesów, wiceprezesa i prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników Swojak, pana Karola Skorka oraz Artura Szczepka. No i witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Oddaję głos panu redaktorowi, tak tylko jeszcze zapowiem, chociaż w zasadzie osoba, której zapowiadać nie trzeba. Publicysta, redaktor najwyższego czasu Magny Polonia oraz Polski Niepodległej, dokładnie. Autor wielu książek, tak jak wspomniałem wcześniej, wykładowca na uczelniach amerykanistyki oraz stosunków międzynarodowych w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu. Oddaję głos panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Stowarzyszeniu Konserwatywnemu w Sanoku i w Brzozowie za zaproszenie mnie tutaj. Państwu dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że miejsce, w którym jesteśmy, to znaczy podziemie, nie stanowi zapowiedzi tego, co nas czeka, że mamy zejść do podziemia, ale wszystko jest możliwe, więc nawet na takie ewentualności trzeba się przygotować. Proszę Państwa, tematem mojej prelekcji, którą oczywiście traktuję jako wstęp do naszej rozmowy, bo Państwo w drugiej części nie tylko będą mogli zadawać mi pytania, ale też komentować to, co powiedziałem, to nie tylko pytania, Państwo też tu chcecie sobie porozmawiać. No i to tak proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg. Więc tematem tej mojej prelekcji jest Polska na tle polityki światowej. Dlaczego taki temat? Dlatego, że dopiero na tle polityki światowej można lepiej rozumieć sens wydarzeń, jakie się dokonują w naszym kraju. Nie tylko lepiej go zrozumieć, ale również nawet w pewnych przypadkach pokusić się o przewidzenie kierunku, w jakim one się rozwiną. No i dlatego warto to tło poznać, bo nawet jak już nic nie możemy zrobić, to dobrze jest rozumieć przynajmniej, co się dzieje, co nas zabiło na przykład, prawda? Jak już i tak czy owak mamy zginąć, to dobrze jest wiedzieć, co nas zabiło. Proszę Państwa, żeby poznać lepiej to tło, to trzeba nabrać pewnego dystansu do tego. Jest takie porzekadło w Polsce, że spoza drzew nie widać lasu. Chodzi o to, że jak ktoś się nadmiernie koncentruje na szczegółach, to na skutek tej koncentracji na szczegółach umyka mu obraz całości. Dlatego powinniśmy nabrać dystansu czasowego w tym przypadku i dlatego proponuję, żebyśmy się cofnęli niezbyt daleko w przeszłość, ale do 17 września 2009 roku. Tego dnia ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, wycofując Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. Dlaczego prezydent Obama to zrobił? Ja oczywiście tego nie wiem, bo on mi się nie zwierzał, ale
warto w związku z tym przypomnieć sekwencję wydarzeń, które ten reset poprzedziły. Otóż miesiąc wcześniej, 18 sierpnia 2009 roku, miało miejsce spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem w Soczi. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale ponieważ w Polsce nie przeprowadzono lustracji, no to ja też mam swoich honorable correspondents, którzy na moją prośbę śledzą izraelskie media. No i jak coś tam ciekawego się ukaże, to oni zaraz mnie informują. I w ten sposób się dowiedziałem, że prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednego z izraelskich dzienników, informując go, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice podczas tego spotkania w Soczi. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No i najwyraźniej dotrzymał i on, i jego następcy, tej obietnicy, przynajmniej do dnia dzisiejszego. I drugą, że on, to znaczy prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tej tarczy antyrakietowej, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co wywołało efekt politycznej próżni. A natura nie znosi próżni, zwłaszcza próżni politycznej, i ta próżnia, która się pojawiła przez chwilę na skutek wycofania się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w tej części Europy, natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. I jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy 17 września 2009 roku, jak w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż wtedy Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami kontynentalnymi, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia się z Chinami było to niepodobieństwem, no ale jak tu się porozumieć, kiedy nie ma żadnych stosunków? W relacjach między takimi wielkimi mocarstwami szalenie ważne są kwestie prestiżowe. Żadne z nich nie może stracić prestiżu, a które zrobił pierwszy krok, to właśnie ryzykuje, że utraci twarz. Więc rada w radę uradzono, że do Pekinu przyleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przebierańcy, to byli prawdziwi sportowcy, no ale ktoś ich musiał odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, pokazać im chiński mur. No i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona. No i potem całą tę sekwencję wydarzeń, która do tego doprowadziła, nazwano dyplomacją ping-pongową od tej drużyny tenisa stołowego, która przełamała pierwsze lody. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z dyplomacją ikonową. Z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja prawosławnych zakonników, którzy poprosili, żeby im podarować kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni zawiozą ten obraz do Rosji, umieszczą w sanktuarium, utoczą kultem. No i ta prośba oczywiście została spełniona, co zapoczątkowało serię wzajemnych wizyt połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje do nas, nasze delegacje zawoziły nasze do Rosji. No i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona w sierpniu 2012 roku. Takim spektakularnym wydarzeniem do Warszawy przyjechał jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim razem z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt tego nie pamięta, ale wtedy to było wydarzenie, które prawie zatrzymywało świat w ruchu. Proszę Państwa, warto się zatrzymać chwilę nad osobą jego świątobliwości patriarchy Cyryla. Otóż to jest bardzo ciekawy człowiek.
Ja oglądam czasami rosyjską telewizję, bo tam czasami można się dowiedzieć różnych ciekawych informacji. No i kiedy Cyryl został patriarchą Moskwy i Wszechrusi, to ówczesny rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olejnik, zaprosił go na przesłuchanie. Ona go zaprosiła na przesłuchanie, posadziła go w fotel i powiada mu tak: Wasza Świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl pyta: da, no i co? To bardzo, bardzo spinezyjna odpowiedź, dlatego że można ją na dwa sposoby zinterpretować. No mówią tak, no i co z tego? Albo no byłem, no i co z tego? Tak, słowa, bardzo ciekawa postać. Więc chciałbym zwrócić uwagę Państwa na trzy aspekty tego wydarzenia, właściwie cztery. Otóż po pierwsze, deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc deklaracja par excellence polityczna, została podpisana nie przez przedstawicieli rządu polskiego i rosyjskiego, tylko przez przedstawicieli kościołów, cerkwi prawosławnej i kościoła rzymskokatolickiego, co pokazuje, że Rosjanie jak chcą, to są bardzo subtelni. Potrafią grać na różnych fortepianach. Nie to, że walą w jeden klawisz tylko bez przerwy. Nie, potrafią całe gamy wygrywać i to na różnych fortepianach. To jest pierwsza uwaga. Druga taka, że mimo, że ani wtedy, ani dzisiaj nie brakowało i nie brakuje u nas płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie ośmielił się pisnąć nawet słowem protestu. Widocznie skądś wiedzieli, jakie potężne moce są tu zaangażowane, że niech no który piśnie, to one mu pisną. Zaraz mu przypomną, skąd mu wyrastają nogi, więc nawet biłgorajski filozof siedział, jakby go zamurowało. No i wreszcie kolejna sprawa, samo pojednanie. Pojednanie ma charakter dwustronny. Nie wystarczy, że naród polski się pojedna z rosyjskim. Jeszcze rosyjski musi się pojednać z polskim, bo jak on się nie pojedna, to nie ma pojednania. A nie trzeba specjalnie Rosjan znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich warunkach? To, co powiem za chwilę, to może zabrzmieć niewiarygodnie, dlatego że chcę powiedzieć, że Rosjanie od 300 lat nie mają do nas żadnego innego interesu, jak tylko ten, żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. W rosyjskiej retoryce politycznej status bliskiej zagranicy sprowadza się mniej więcej do tego, no jak już chcecie być osobno, to nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, nie być osobno, to sobie bądźcie, ale macie się nas słuchać. To jest status bliskiej zagranicy. Więc to brzmi trochę niewiarygodnie, bo na przestrzeni ostatnich 250 lat, 300 lat stosunki polsko-rosyjskie obfitowały w mnóstwo momentów dramatycznych, a nawet tragicznych. A ja mówię, że tylko o to chodzi. No tak, ale te momenty dramatyczne czy tragiczne brały się stąd, że Rosjanie czasami mocniej nas przyciskają do swojego serduszka. To z miłości oczywiście, jak nas tak mocno przyciskają, to my nawet oddechu nie możemy złapać. A jak nas tak słabiej przyciskają, to my tak już się czujemy swobodnie. Niektórym w ogóle się wydaje, że wszystko możemy, prawda, i tak dalej. No to, ale cały czas chodzi o to samo. I wreszcie ostatnia sprawa. Arcybiskup Michalik już po podpisaniu tej deklaracji w wypowiedzi dla jednej z gazet powiedział między innymi, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, to znaczy nie podpisać tej deklaracji. Wynika z tego, że arcybiskup Michalik zdawał sobie sprawę z tego, że Polska oto weszła w jakiś etap, który pociąga za sobą nieubłagane konieczności. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Co to za etap? 19 listopada 2010 roku, a więc rok po deklaracji prezydenta Obamy, rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO z udziałem między innymi Polski jako członka NATO i drugiego dnia na tym szczycie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja.
To stwarzało zupełnie nową sytuację dla Polski. Dlatego, że nie może być tak, że cały Sojusz Północnoatlantycki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też musi się odnaleźć w tym strategicznym partnerstwie. No i dlatego arcybiskup Michalik powiedział to, co powiedział. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, znaczy nie podpisać deklaracji o pojednaniu narodu polskiego z narodem rosyjskim. Proszę Państwa, ten szczyt NATO w Lizbonie był uwieńczeniem bardzo rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie, który miał zastąpić nieaktualny już porządek jałtański, ustanowiony jeszcze pod koniec II wojny światowej w lutym 1945 roku. Od początku lat 80. obserwujemy bowiem postępującą erozję porządku jałtańskiego. I ta postępująca erozja skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, co oni mają w tej sytuacji robić. Czy mają bronić tego rozsypującego się porządku jałtańskiego za wszelką cenę? No ale nie wiadomo, jak wysoka okaże się ta cena, a przede wszystkim, czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I przez kilka lat przywódcy sowieccy nie mogli się zdecydować, co właściwie mają robić. Tak się zataczali od ściany do ściany. Aż wreszcie, kiedy pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego został Michał Gorbaczow, zdecydowali się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku na spotkaniu w Genewie Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Ronaldowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało odczytane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo rzeczywiście tak było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu. Zamiast bronić rozsypującego się porządku jałtańskiego do upadłego, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby ten rozsypujący się porządek jałtański. Jeżeli strona amerykańska ofertę podejmie, no to znakomicie. Do tego nowego porządku, wspólnie ustanowionego, nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym zaoszczędzi się mnóstwo energii, którą będzie można skierować na inne cele. I oferta została podjęta przez stronę amerykańską, o czym świadczyły cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie, w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Jerzy Bush starszy, bo potem był jeszcze młodszy, przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty. Wreszcie Michał Gorbaczow przestał być prezydentem Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki został zlikwidowany, ale w innych już konfiguracjach personalnych te spotkania były kontynuowane. I podczas każdego z takich spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był stopniowo konkretyzowany, bo to nie była jednorazowa decyzja, to był, jak powiadam, proces bardzo rozciągnięty w czasie. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja jeszcze wtedy nie nastąpiła, ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale pojawiła się wiarygodna zapowiedź tej ewakuacji. I ta wiarygodna zapowiedź natychmiast wywołała skutki we wszystkich państwach środkowej Europy, między innymi w Polsce, gdzie rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo dla każdego człowieka jako tako spostrzegawczego
było oczywiste, że jak Sowieci się ze środkowej Europy wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, choćby dlatego, że nikt już nie da na to pieniędzy. No a w nowym ustroju, jeszcze nie wiadomo jaki on będzie, jak się będzie nazywał i tak dalej, to jedno wydawało się pewne, że w nowym ustroju na pewno nie będzie się liczyła znajomość Marksa, Engelsa i Lenina na wyrywki, tylko coś innego się będzie liczyło, prawdopodobnie stan posiadania. No to jak pamiętamy, jeszcze w 1986 roku socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych pojawiają się spółki nomenklaturowe. Młodszym uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie tego przymiotnika nomenklaturowego, co to było. Otóż za pierwszej komuny było tak, że obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego Partii. I w partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim, aż do szczebla gminnego włącznie. I ludzi, którzy te stanowiska zajmowali, albo byli włączeni do tak zwanej rezerwy kadrowej, nazywano w skrócie nomenklaturą. Nomenklatura to inaczej środowisko władzy po prostu. I spółki były nomenklaturowe, dlatego że nie każdy mógł do sobie tak przyjść z ulicy i tam wziąć w nich udział. Nie. One były zarezerwowane właśnie dla uczestników nomenklatury. Mimo że to nie było zastrzeżenie prawne, dlatego że te spółki funkcjonowały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który przez cały okres PRL-u obowiązywał ze względu na potrzeby handlu zagranicznego, zwłaszcza z partnerami zachodnimi, którym nie mieściło się w głowie, że można handlować z państwem, na przykład państwu pozwać do sądu. Więc żeby im ułatwić sytuację, to centrale handlu zagranicznego, które były oczywiście państwowe, miały prawną formę spółek prawa handlowego. No i tak to funkcjonowało. To rodziło inne nieporozumienia. Na przykład pamiętam, jak kiedyś w Paryżu jeden Francuz mnie przekonywał, że w Polsce nie ma żadnego socjalizmu. Bo była taka centrala handlu zagranicznego Polimex CECOP. I ten Francuz myślał, że CECOP to jest nazwisko. I mówi, jaki tam socjalizm, właśnie, jak tu pan CECOP robi takie interesy, taki kapitalista i tak dalej. Więc to takie nieporozumienia były. Spółki nomenklaturowe, jak funkcjonowała spółka nomenklaturowa? Z jednej strony monopolizowała zaopatrzenie państwowego przedsiębiorstwa w surowce, materiały, energię, wszystko co potrzebne do produkcji, a z drugiej strony monopolizowała zakup, sprzedaż wyrobów gotowych. W ten sposób zagarniała od przodu i od tyłu cały zysk. W przedsiębiorstwie zostawało trochę dymu i załoga, która nawet jak wiedziała co się dzieje, no to surowe prawa stanu wojennego nikogo nie zachęcały do pyskowania, przeciwnie, raczej do trzymania języka za zębami. Mówiąc nawiasem, spółki nomenklaturowe były pomyślane jako taka forma uwłaszczenia, bo nie było innego majątku, jak tylko państwowy, że można było się uwłaszczyć tylko przez rozkradanie majątku państwowego. To były takie, w taki sposób dla szczebla średniego, bo dla szczebla wyższego nomenklatury to były lepsze konfitury, bo pod tam przykład jednej Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym. Państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę, że według kursu czarnorynkowego w tym czasie przeciętna pensja w Polsce stanowiła miesięczna, stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30. Tu 1 700 000 000 dolarów. Długi skupiono, ale tylko za 60 000 000 dolarów. A 1 640 000 000 gdzieś się rozeszło. No, nie powiem, że bez śladu, bo powstało bardzo dużo starych rodzin. Państwo rozumiecie, z samego kurzu
jaki się podnosi przy przeliczaniu takich pieniędzy, można wykroić mnóstwo fortun, a cóż dopiero z pieniędzy, to w ogóle się w głowie nie mieści. No i to był jeden z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej, wywołanych tylko wiarygodną zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy w przyszłości. Drugim nurtem była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. No, to wtedy niewiele wiedzieliśmy na ten temat, dzisiaj wiemy trochę więcej, między innymi z notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń przedstawia za pośrednictwem pułkownika Lesiaka wywiadowi wojskowemu, czyli ówczesnej władzy, ofertę polityczną. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy ze struktur podziemnych, no to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. No i to się też udało. Jak Państwo pamiętacie, o ile pierwsza Solidarność powstawała jak od dołu do góry, to ta druga reaktywowana odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Lechem Wałęsą, naszym kukujkiem. No. I to były te dwa systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojowej. Udały się w 100%, nomenklatura się uwłaszczyła, selekcja kadrowa przyniosła efekt w postaci ukształtowania takiej reprezentacji społecznej, do której wywiad wojskowy generał Kiszczak miałby zaufanie. To wszystko się udało, ale na tym się nie skończyły przygotowania, bo oprócz tych systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się nurt trzeci, bardzo brzemienny skutki. Te skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego i będziemy odczuwali jeszcze bardzo długo. Przygotowań prywatnych. Najtwardszym jądrem systemu komunistycznego była bezpieka. Ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. No i oni pierwsi wiedzieli, pierwsi sobie zdali sprawę, jakie skutki będzie miało wycofanie Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ponieważ są inteligentni i sprytni, to jestem przekonany, że każdy z nich postawił sobie samemu pytanie. Sowieci się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winien, na powrót łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? Kto się za mną ujmie? A ponieważ są inteligentni, sprytni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają, to bardzo szybko nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz zawczasu trzeba się przewerbować na służbę do któregoś naszego przyszłego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy, on mnie obroni. No i tak się stało. I tak się stało. Bardzo dobrą ilustracją tego, jak to wyglądało, jest rozmowa, jaką w 90 roku przeprowadził ówczesny urzędnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, Maciej Zalewski, on potem trafił do więzienia, ale wtedy jeszcze był dygnitarzem, z rezydentem CIA w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. No, zapytał go, co mamy tu bezpieczniaków, tych konfidentów, no co mamy z nimi zrobić? A on mówi nic. No jak to nic? Przecież to najtwardsze jądro to komuny. A ten powiada mu tak, oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni i tak ma być. No, jak tak ma być, to tak jest. Proszę Państwa, bezpieczniacy przewerbowali się na służbę do naszych przyszłych sojuszników, do amerykańskich służb, do niemieckiej BND, do izraelskiego Mossadu, a niektórzy tam zostali przy rosyjskim GRU, bo to nie zmienia się koni podczas przeprawy. I te zależności
reprodukują się aż do dnia dzisiejszego w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo mamy w Polsce takie zjawisko, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, to znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie. To im wcale nie przeszkadza w karierze. Dzieci sędziów zostają sędziami, a dzieci konfidentów zostają konfidentami. To taki sam zawód, jak i każdy inny. To mi posłużyło do zbudowania mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie, to nie jednocześnie, ale rotacyjnie, w zależności od tego, które, pod czyją kuratelą Polska się aktualnie znajduje, rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, o teraz w głębokiej defensywie, tam jeden z wybitnych reprezentantów stronnictwa ruskiego, pan Mateusz Piskowski, od ponad roku jęczy i szlocha w areszcie wydobywczym. Prokuratura nie przedstawia mu zarzutów, ani aktu oskarżenia, ani, ale nie wypuszcza go. Najwyraźniej ma nadzieję, że on tam w końcu coś chlapnie i będzie można go tam przyskrzynić. No na razie nic nie chlapie, więc siedzi. Więc stronnictwo ruskie jest w głębokiej defensywie. Stronnictwo pruskie zostało zepchnięte z pozycji lidera politycznej sceny, a na pozycji lidera politycznej sceny jest stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Proszę Państwa, wróćmy do szczytu NATO w Lizbonie. Jak powiadam, było to ukoronowanie, uwieńczenie tego rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego i tamten porządek został ostatecznie zadekretowany. Najważniejszym postanowieniem szczytu NATO w Lizbonie było ustanowienie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja, którego najtwardszym jądrem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę wpływów niemieckich, to znaczy Unia Europejska z Prawościami, i strefę wpływów rosyjskich, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że w pierwotnej wersji Republiki Bałtyckie znajdowały się po wschodniej stronie kordonu, a teraz się znalazły po zachodniej stronie kordonu, ale poza tym wszystko się zgadza. Wydawało się, że w listopadzie 2010 roku klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. To nie była dobra wiadomość dla nas, dlatego że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, można, które było tym najtwardszym jądrem nowego porządku politycznego, można porównać do szczęk i madła, które się zaciskają stopniowo wokół naszej głowy. W miarę jak te szczęki się zaciskają, to my już między nimi nie znajdujemy przestrzeni, żeby ruszać głową o tak, możemy tylko tak. Także takie, no ale wydawało się, że klamka zapadła, być może nawet, jak powiem, na 100 lat. No i nic tu poradzić nie można, dlatego arcybiskup Michalik i tak dalej, tu z Cyrylem i tak dalej. No ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. I na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt w Deauville z udziałem trojga osobistości. Francuskiego prezydenta ówczesnego Nicolasa Sarkoziego, naszej złotej pani z Berlina. Wielu czytelników, słuchaczy pyta, dlaczego ja panią kanclerz Angelę Merkel nazywam naszą złotą panią. Otóż to jest cytat z takiej piosenki, którą w czasie okupacji Niemcy kazali śpiewać Żydom pędzonym do roboty. Piosenka była taka: marszałek śmigły ryc, nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. No to nasza złota pani dlatego. No i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Ten szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, no to znaczy tylko tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nasza złota pani po długim molestowaniu
ze strony francuskiego prezydenta zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego, na czym Francji zawsze zależało. Niemcy się przez całe lata nie chciały na to zgodzić. Wreszcie nasza złota pani się zgodziła, dlatego mówię o długim molestowaniu. Co w zamian za to jej obiecano, a do tego nie wiemy, prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej. Prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej. No i nie minęło półtora miesiąca, jak rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił straszliwego tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu. Dlatego tam było najłatwiej te rewolucje zorganizować, nadać się im pożądany kierunek, żeby tam dużo ludzi nie zginęło. No i rewolucja się udała, tyran został obalony. Kiedy lud egipski zobaczył, jak łatwo można sobie poradzić z tyranem, natychmiast obalił swojego tyrana, to znaczy prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania swojego tyrana, czyli Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa na szczycie do Wilny, bo tam, gdyby nie Kaddafi, to byśmy nie wiedzieli, po co w ogóle tam został zaproszony, co on tam robił. Kaddafi trochę nam tu wyjaśnia, bo od 1969 roku, kiedy to Muammar Kaddafi na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa i zajął jego miejsce, znaczy nie mianował się królem, ale to zajął jego miejsce, to był najukochańszą duszeńką Moskwy. Moskale niczego nie potrafili mu odmówić, ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął Kaddafiego za kołnierz z jakiegoś kanału, gdzie on tam się schował przed pogonią i rozszarpał przed telewizyjnymi kamerami, to ruscy szachiści na Kremlu nie odezwali się ani słowem protestu. Najwyraźniej na szczycie w Deauville prezydent Miedwiediew musiał swoim rozmówcom, partnerom zacytować pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką nie jest, no to jak tak, to jazda. I w tym momencie na widowni pojawia się prezydent Obama, bo amerykańskie samoloty już bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych. I prezydent Obama zwraca się do swoich partnerów, uczestników szczytu w Deauville i brytyjskiego premiera Camerona. Słuchajcie, skoro nam tak świetnie idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni lodowatym tonem powiadają, myśmy się do Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, to prawda, ale co wam szkodzi, no niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. I prezydent Obama próbował nawet stworzyć fakty dokonane. W czerwcu 2013 roku zapowiedział, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to nastąpi interwencja i z syryjskiego tyrana nie zostanie nawet mokra plama. Wyobrażał to sobie w ten sposób, że zostanie utworzona koalicja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone jako jej kierownik, być może nawet Rosja. No i z tyrana syryjskiego wtedy rzeczywiście mokra plama nawet nie została. I bezbronni cywile, którzy tam walczą z syryjskim tyranem, bo państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywile zwyczajni, to oni są bezbronni, bezradni, tam trzeba korytarze humanitarne im urządzać. I cywile bezbronni, to ci są świetnie uzbrojeni, wyposażeni tam i to, bo oni tam walczą z tym syryjskim tyranem. Więc cywile bezbronni się postarali, dwa razy użyli sarinu, gazu bojowego.
A tu spodziewana interwencja nie nastąpiła, ponieważ prezydentowi Obamie nie udało się tej koalicji zmontować. Powziął podejrzenie, że na skutek intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął śmiertelną urazę. I z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, dopiero co ustanowiony. Prezydent Obama wysadził go w powietrze. Zanim przejdziemy do skutków tego wysadzenia w powietrze, to jeszcze kilka słów na temat, dlaczego powinna zwyciężyć demokracja w Syrii. Otóż bezcenny Izrael jest do żywego zaniepokojony irańskim programem atomowym. Nawet nie dlatego, że tam się obawia, że jak Teheran będzie miał bombę atomową, to następnego dnia zaraz rzuci ją na Izrael. Przyczyny tego objawił przed kilkoma laty w niepojętym przypływie szczerości izraelski minister infrastruktury. Powiedział tak, jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i to niedługiego. Jak o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja, a być może nawet Egipt. No i zakończył ten wywód takim retorycznym pytaniem. I kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? Ja to rozumiem, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. No i gdybyśmy żyli w normalnych czasach, to z nadmorza nad irańskie instalacje nuklearne nadleciałyby nieoznakowane samoloty, które by te instalacje zbombardowały aż do środka ziemi. No i po krzyku. Tak jak to było z osiraniem w Iraku kiedyś. Niestety nie żyjemy w czasach normalnych, bo Iran ma dwustronny układ wojskowy z syryjskim tyranem. I w ramach tego dwustronnego układu wojskowego wyposażył syryjską armię całkiem sporą ilość pocisków średniego zasięgu. I gdyby te nieoznakowane samoloty nadleciały i tak dalej, to w tej samej chwili z terytorium Syrii wystartowałby w kierunku Izraela rój pocisków średniego zasięgu. Wprawdzie Izrael ma system obrony przeciwrakietowej, ale jak taki rój jest dostatecznie duży, to zawsze kilkanaście, może nawet ponad 20 pocisków się przetrze. A ponieważ terytorium izraelskie nie jest duże, więc mogłoby to zmienić sytuację. Dlatego najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii. No ale nie może zwyciężyć i tu nic na to nie poradzimy. I prezydent Obama z tej irytacji, że się nie udało doprowadzić do zwycięstwa demokracji w Syrii, wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Nawiasem mówiąc, część bezbronnych cywilów, którzy liczyli, no, wierzyli w prezydenta Obamę, utraciła tę wiarę i nawróciła się do Allaha, zasilając państwo islamskie, z którym mamy tyle zgryzoty. A prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, zapalając w drugiej połowie 2013 roku zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej i to takim wyjściem smoka wracają. A to z kolei oznaczało, że Polska znowu spod kurateli strategicznych partnerów przechodzi pod kuratele, i to na dobre, pod kuratele Stanów Zjednoczonych. A co się dzieje, kiedy jakieś mniejsze państwo przechodzi pod kuratelę takiego wielkiego mocarstwa? O, tu dzieją się rozmaite rzeczy, ale przede wszystkim to wielkie mocarstwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym państwie pod kątem potrzeb polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku świata. No i jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć z wrażenia po tym wejściu smoka w wykonaniu prezydenta Obamy, a już trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej, rozpoczęli podsłuchiwanie dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po różnych warszawskich restauracjach,
przede wszystkim w restauracji pod Pluskwami, czyli Sowa i Przyjaciele, ale nie tylko tam, bo tam w tych restauracjach nagrali 900 godzin podsłuchanych rozmów, ale 700 godzin nagrali w rezydencji premiera Tuska, do której kelnerzy mają dostęp raczej utrudniony. W związku z tym no jest podejrzenie graniczące z pewnością, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszoradni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to jest rutyna. Jacy to fachowcy byli, to nawet nie śmiem się domyślać, bo nawet niezawisły sąd miał to surowo zakazane od starszych i mądrzejszych. Był proces tych kelnerów i pana Marka Falenty, który został uznany za głównego szatana tego spisku. No i sąd niezawisły ich tylko poskazywał tych kelnerów. Nawet w ogóle się nie zająknął na temat pierwszorzędnych fachowców. No to mnie tym bardziej nie wypada, prawda? Ale w obecności ich wykluczyć niepodobna. No tak czy owak, te rewelacje z podsłuchanych rozmów, zwracam uwagę, że kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, żadnych innych nie. Te rewelacje z podsłuchanych rozmów od początku roku 2014 zaczynają przenikać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, która w rezultacie traci na notowaniach w opinii publicznej. To rzeczywiście były kompromitujące materiały. No a relatywnie zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? No dlatego, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, Platforma Obywatelska jest ekspozyturą polityczną Stronnictwa Pruskiego. I dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, no to obecność ekspozytury Stronnictwa Pruskiego na pozycji lidera politycznej sceny była jak najbardziej oczywista. Ale w momencie, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, to Amerykanom ekspozytura Stronnictwa Pruskiego na pozycji lidera politycznej sceny w Polsce była potrzebna jak psu piąta noga. No to trzeba było i tam jakoś uprzątnąć z tego. No i właśnie w ten sposób, bo kiedyś to tam inaczej by to zrobiono, ale teraz to wszystko musi być z udziałem opinii publicznej, więc to jasne. No i w rezultacie notowania Platformy słabną no i prezydent Komorowski, który jeszcze pod koniec roku 2014 naprawdę był przekonany, że nie ma z kim przegrać wyborów prezydenckich. Naprawdę był o tym przekonany. Pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. No byliśmy świadkami cudów, bo w porównaniu z nimi to cud w Kanie Galilejskiej to no i oczywiście pan Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne, no dobrze, a co z bezpieczniakami? No, bezpieczniacy też się zorientowali, że Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską i to na dobre. No i zakrzątnęli się wokół tego, żeby Amerykanie wciągnęli ich na listę naszych sukinsynów. Bo sukinsyny się dzielą na dwie kategorie. Sukinsyny nasze, no to my ich tutaj dopieszczamy i tak dalej, do tego. I sukinsyny jakieś takie, nie nasze, to my ich tu won uprzątamy czasami nawet w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No to nic dziwnego, że nikt się w takim miejscu nie chce znaleźć. I bezpieczniacy, ja ich nazywam stare kiejkuty. Dlatego to jest taka, tak się nazywa taka miejscowość na Mazurach, gdzie się mieści ośrodek szkolenia wywiadu. I tam się mieściły tajne więzienia CIA. Tam się mieściło tajne więzienie CIA w Polsce. Obok tych starych kiejkutów jest takie nieduże lotnisko wojskowe w Szymanach. No i tam lądowały samoloty z bazy Guantanamo na Kubie, gdzie tam przewozili tymi samolotami delikwentów z tej bazy i tam do starych kiejkutów ich zawozili i tam już amerykańscy specjaliści ich oprawiali,
A nasze stare kiejkuty stały na świecy, pilnowały, żeby nikt im nie przeszkadzał. Za to dostały napiórek. 15 milionów dolarów rezydencja jej w ambasadzie amerykańskiej, wręcz w tekturowym pudle, w gotówce, nawet podatku tego nie zapłacili. Mimo że pan premier Morawiecki uszczelnia system podatkowy, to tu jakoś się nie odważył, bo tu nie wolno. Ale mniejsza z tym. Więc stare kiejkuty się zakrzątnęły wokół tego, żeby ich wciągnąć na listę naszych sukinsynów. I 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. Z udziałem przedstawicieli najważniejszych ubeckich dynastii z Polski, a międzynarodowa dlatego, że tam byli też ważni ubecy z Izraela, którzy wobec Amerykanów żyrowali pewną polityczną ofertę naszych ubeków. Pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę KRON, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym się głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci pasażerowie nie wysiadali po drodze. Jak już dolecą do Izraela, to proszę bardzo, ale po drodze nie. No i jak się te transporty skończyły, to nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić, bo to są znakomici żołnierze, komandosi, oni wszystko potrafią. No i uradzono, żeby wysyłać ich na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej. No bo jak tam wywijają w Afganistanie, to nie w Warszawie, bo w Warszawie jest spokojnie, prawda? No i tak. I te kombatanckie wspominki to był pretekst, ale naprawdę chodziło o to, żeby Amerykanie wciągnęli starych kiejkutów na listę naszych sukinsynów. Amerykanie się chyba początkowo wahali. To można odtworzyć.